lubisz ASMR? Nie. Mam jedno pytanie właśnie w takim wydźwięku. Mhm. I to jest ostatnie dotyczące fagaty. Dobra, to musisz mieć bliżej mikrofon. Dobra. I musimy się przesunąć. Uwaga, jesteś gotowa na to pytanie? Przesunąć? Znaczy nie, żebyś mnie słyszała. Aha, ja myślałam, okay. Że... Dobra, no. Fagata zamierza założyć sobie OnlyFans. Wykupisz subskrypcję. Nie. Ja już widziałam to, co miałam widzieć i... Nie muszę wykupywać. Nie, dziękuję. Nie. Ale ty mówisz o tych zdjęciach, które były w internecie. To nie, podobno nie. Były fejki. Nie, ja... Inne jakby... widziałaś? Nie, zdjęcia nie. Fagata jest... Dobra, nieważne. Nie będę wykupować. Dobra, a jaki masz stosunek do pornografii? Jestem przeciwko. Ja w sensie niech ludzie tam robią co chcą, ale ja osobiście nie oglądam. Uważam, że pornografia niszczy miłość. W sensie wtedy ludzie mają jakieś nie... Często wtedy chłopacy albo też dziewczyny mają jakieś w głowie, o, że tak wygląda seks, tak powinna moja dziewczyna się ruszać na jakieś takie niewyobrażalne i potem jak w łóżku jest z dziewczyną czy z żoną, czy z kim tamkolwiek, to ma jakieś po prostu wyobrażenia. Porn kills love, po prostu, moim zdaniem. Dobra, a one night stand? Ja nie, dziękuję. Not my type. Ja myślę, ludzie jak tam robią co chcą, ale ja no nie. Czyli ten aspekt twojego życia jest bardzo nudny. Bardzo. U mnie jest taka stypa teraz. Posłucha. Ale wiesz co, ja to bym bardzo chciała wiedzieć, co i gdzie jest mój przyszły mąż. Ja bym już w sumie chciała go poznać. Już mi się trochę nudzi. W sensie teraz gadałyśmy w sumie o seksie, ale nie ogólnie, jakby relacje. Wiesz, wychodzisz, spędzasz czas. Stabilność, o! Ale stabilna. Mi też tego bardzo brakuje. Bardzo ja też bym chciała wiedzieć, gdzie jest ta osoba. No. Gdzie ona chodzi po tym świecie?